Witamy bardzo serdecznie na kolejnym streamie, na drugim streamie czwartych urodzin, drugiego dnia. Dzisiaj ze mną jest pan Spike. Tak, to ja witam serdecznie na moim streamie na kanale Psawła. Tak? Tak. Tak. Odpaliliśmy grę, która nazywa się Space Engineers i która bardzo fajnie wyglądała w zapowiedziach. Ale staramy się zrozumieć, o co w ogóle w niej chodzi i co tutaj się stało. Spędziliśmy ostatni kwadrans próbując przebić się przez UI, który jest zrobiony koszmarnie, a ja właśnie rozbiłem swoją kapsułę i ona nie stoi prosto. Nie wiem, co się dzieje. Natomiast passenger seat, tak. Poszukamy się chociaż przez chwilę i spróbujemy zrozumieć, o co w tej grze chodzi, bo ja nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja też nie wiem, gdzie jestem, wiem natomiast, że ta gra powinna być w słowniku pod toporny UI. Jezu Chryste, jaki shimmering, ta gra jest tak koszmarnie brzydka. Czy ja tym mogę wystartować, tym... Nie, mogę a z tego ty tylko też wysiąść. Masz ten pierdolnik fruwający. Tak, tylko pytanie, gdzie ty masz ten swój pierdolnik fruwający? Tam jest jakieś... Czekaj. Mam nacisnąć trzy klawisze, żeby otworzyć terminal. Czy tutaj będę wpisywał komendy? To o to chodzi? Okej. Już się bał. Gdzie ty wpisujesz klawisze? Gdzie ty jesteś? Ja jestem przy swoim pierdolniku, przy takim samym jak ten twój. No, i coś mam tam w nim wpisać? Nie no, możesz nacisnąć sobie LB, RB i ten przełącznik widoku i wtedy się terminal jakiś otwiera. My jesteśmy na tej samej planecie, to jest moje pytanie, bo mi się jeszcze w ogóle wyświetla, że mam connection problem i też muszę nacisnąć trzy klawisze, żeby to zdiagnozować. Warning. Znaczy, widzę, że jest jakiś space base 75 km ode mnie. Mam... beacon, który nazywa się RTMG i jest niecałe 4 km ode mnie. Ty masz więcej niż ja, bo ja mam tylko u siebie respawn pod i to jest wszystko. Dobrze nam idzie. Jesteśmy kosmicznymi inżynierami. Tak, zdecydowanie. Control panel. Terminal is not connected to any ship. Okej, świetnie. Dlaczego mogę zrobić remote? A czy ja jestem na interfejsie Windowsa? Co tu się dzieje? Boże, co to jest nowe z clipboarda? To jest nakładka na Excela, to nie jest gra. Się zastanawiam w ogóle, czy my jesteśmy w ogóle połączeni w jakikolwiek sposób. No ja dołączyłem do ciebie, nie? Podjadę do tego beacona, zobaczę co to jest ten beacon w ogóle i co on robi. I czy my będziemy... Jesteśmy profesjonalistami, ja przypominam, że robię gry wideo. Skończyło mi się paliwo w jetpacku i umarłem. Jak przełączyłeś widok na trzecią osobę? Automatycznie mi się przełączyło. A można mieć inny? No ja mam FPP. Czekaj, czy my gramy w tą samą grę? No połączyliśmy się w lobby, więc wnioskujesz... O Boże, wyciągnąłem spawarkę. Jak? Deepa do góry. Faktycznie. I wyciągnąłem coś, co robi brr teraz. Hand drill. Dobrze. I mam szlifierkę kątową. Dobrze, mogę schować szlifierkę. Do beacona nie dotarłem, natomiast znalazłem swoje ciało. O Jesus. Czy ten stream nosi znamiona chaosu? Nie wiem, choć się domyślam. Zobaczymy, czy dolecę tym razem do swojego ciała. Ja przypominam tylko, że jak coś, to mamy jeszcze backup w postaci Overcooked, ale uparliśmy się, żeby pójść w kosmos. Tak, bo kosmos jest fajny. Chcemy sprawdzić jakąś grę taką inną, nową. I jeżeli nie znajdziemy się przez najbliższą godzinę, no to faktycznie przerzucimy się na Overcookta. Natomiast ja bym się nie poddawał, ja bym zobaczył, ile starczy nam cierpliwości i zawziętości, żeby sprawdzić, czy chociaż uda nam się znaleźć. Tylko problem jest z tym, że ty, jeżeli mówisz, że nie masz żadnego beacona nawet na swojej mapie, to... No. To w tym tak widzę... moja postać ma wyciągniętą do przodu rękę i nie wiem, co to ma oznaczać. Czy to jest kontakt z obcymi? Czy ona hejluje? Nie, bo to jest prawa ręka. Dobrze, przypomnę. Open inventory. To jest...
Confusing as fuck, to jest moje doświadczenie, póki co tu się włącza latarka. Gra nic nie uczy, o jest Players. Dobra, mogę sobie kliknąć na Players. Jak dotarłeś do Players? W Comsach. Jak naciśniesz Start, to jest zakładka Coms. Nie mam zakładki Coms. Mam Options. Jak Start naciśniesz, to masz... jak Back naciśniesz, sorry. A, okej, okay, dobra. Control, to tutaj ciebie widzę. Jest. No i dobra, i ja teraz ciebie czy też jesteś widzę. Gdzieś zaznaczony teraz na mapie? Nie. Insert your message? Ja nie chcę, jakby chcę przełączyć... Psaweł, tak. Ale nic nie jestem w stanie zrobić z tym, że Psaweł, jakby... Ale ta gra naprawdę fajnie wyglądała na screenach. To mogły być bullshoty, wiesz, bo patrząc po jakości tekstur na drzewie, które właśnie mijam, to tak kiepsko to widzę. No connection problem, tak? Ja wiem, no już mówiliście mi to, ale teraz co ja mam z tym zrobić? A jest duże opóźnienie. Ja teraz nawet nie wiem, jak schować tą spawarkę. Moja postać biegnie z ręką wysuniętą do przodu. Zakładam, że jest ślepa i próbuję wyczuć, czy padnie na drzewo. Dobra, okazuje się, że ten beacon jest ogromny. To nie jest taki beacon typu... Tymczasem na czacie ruszyła ankieta, czy chłopakom uda się znaleźć. Więc ja sobie rozwinę i kliknę sobie odpowiedź nie. Nie. Natomiast nie trzy mam... głosy zaskakujące jest, że ale po co? No, po co się odnajdywać? Cieszę się, że wierzycie w nas, natomiast ideą gry multiplayerowej, szczególnie w koopie, jest to, żeby jednak ze sobą kooperować. Co tu się dzieje w ogóle? Jest napisane press X to get on ladder. I w momencie, gdy naciskam, to moja postać, jedyne co robi, to breakdance'a. Moja postać chce malować. Mam puszkę z farbą i mam napis, żeby przytrzymać RB albo LB, żeby pokryć większą strefę farbą. Czyli to taki drzewa. Odwrotny, w co ja przed chwilą grałem? Power Wash Simulator. O właśnie. Dobra, jestem na beaconie. Czy ty jesteś tam, gdzie jest anal beacon, znaczy anal beacon? To jest to? Ja jestem beacon, który nazywa się... BTMG. A to nie, to ja widzę jakiś Enal beacon. Wow. Bo ogólnie celem naszej misji jest bronić jakiegoś statku. Czy udało się go znaleźć? Open terminal. Wow. Wszystko mam access denied. To fantastycznie, że mam wszystko access denied. To jest... Okay. Open player screen. Okej, okay, coś takiego mi tu wyskoczyło. Natomiast leci też czas jakiś. Public title. Co tu się w ogóle w tej grze dzieje? Czy w tej grze są obcy? Przed czymś kiko mamy się bronić. Ty, to jest prawdziwy czas. To jest 14:25. Okej. Okay. Znalazłem też, było, znalazłem też reklamę, było, żeby dzień trwał 2 dni, jakby, czekaj, bo mi pokazuje, że ty masz w ogóle rang, ty masz 5-gwiazdkową rangę, nie wiem co to znaczy, ale jak próbuję, przepraszam za słowo, w ciebie wejść, nie mogę, mogę z tobą handlować, a nie mogę, bo się pojawia something went wrong, try again. Natomiast u mnie jest dużo beaconów, bo jest jakieś RVMA. Aha. Jest SADR. Wejdziemy jeszcze wyżej. Wiesz co, ja wykonam magiczny zabieg, wyjdę i dołączę ponownie. Okej. Okay. Player może disconnected. Tak się uda. No to fantastycznie, że chociaż tyle. Survival 1-3-3 player. Czy kupiliśmy tak. Wszystkie 15 dodatków? Może to w nich jest możliwość zobaczenia innego gracza? Nie, jakby gramy w grę, która została udostępniona w pięknej i fantastycznej usłudze, jaką jest Game Pass, i liczymy na to, że w tą grę można zagrać w multiplayer, tak jak została opisana. Start your journey on a planet or in deep space. Build at your own pace.
and when you've gathered your forces, challenge yourself by defending a small outpost, relentless drone, bla bla bla. Dupa, wyszedłem z tego świata, zalogowałem cię ponownie i jestem dokładnie w tym samym miejscu, w którym stałem przed chwilą. To weź ty utwórz świat i wtedy ja spróbuję do ciebie dołączyć. Dobra. To jest ten moment, kiedy możesz wyświetlić taką ładną planszę. Przepraszamy za problemy techniczne. Nie, no ja się bawię świetnie, słuchaj. To jest odkrywanie gry na żywo. Ktoś, kto stworzył tą grę, powinien obejrzeć ten stream i zobaczyć, jak to funkcjonuje dla osób, które lubią kosmos i dowiedziały się coś o tej grze i chcą sprawdzić, na czym ona polega. A myślę, że próg wejścia do tej gry jest jeszcze wyższy niż do No Man's Sky'a. Właśnie miałem powiedzieć, że w No Man's Sky pierwotnie nie można było się znaleźć w innych... Znaczy, w No Man's Sky'u pierwotne założenie było takie, że w ogóle nie będzie możliwości, żeby się znaleźć. Tak, 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 to pamiętam. Dobra, Max, backup save. Dobra, ja nie będę tego konfigurował teraz, bo to bez sensu. Jakby ja chciałem tylko jeszcze... Delete respawn ships? Dlaczego? Ja nie chcę usuwać respawn. Respawn robi Titanfalla, znaczy robiło. Enable voxel hand. Kiko pisze, tutoriale tej gry, nazywające się Getting Started, trwają około godziny, a reszta serii ma 20-30 odcinków. Kiko, specjalnie dla ciebie włączam togla, który się nazywa Enable Spider. Jaki Spider? Nie wiem, no, Enable Spawning of Spiders on Planets, tak jest to opisane. Czyli włączasz pająki, innymi słowy. O, jest asysta celowania. Dobra, robię start. Ale powiem ci, że drzewka to tekstury mają takie... Paskudne. Wygląda jak jakaś makieta, jakby to był jakiś... Matko, jak się nazywał ten słynny film, gdzie gościu był w programie telewizyjnym, ale o tym nie wiedział? Co, Truman Show? Truman Show, tak. Bo jakby to drzewo, które znalazłem, no to jest taką dwuwymiarową teksturą. A to na screenshotach wyglądało całkiem ładnie. Dobra. Kiko, jestem. Jeżeli tak wyglądają drzewa w tej grze, to myślę, że nie masz co się obawiać pająków ewentualnych. Ja myślę, że te pająki to byłby taki obrazek pająka, który by się przesuwał po prostu. Były takie sprite 2D. Pająk, pająk, pająk. Tak. Wylądowałem, znaczy ląduję na planecie właśnie, więc myślę, dobrze, że możesz do mnie spróbować dołączyć. Join game. Frenzo. Distant World. Select. No dobra, wylądowałem. Znowu bardzo na płatko. Czytam sobie teraz opis tej gry i ludzie piszą, że to najlepszy symulator spawania, w jaki grali. Pytanie, jak dużo jest symulatorów spawania? Nie mam pojęcia. Teraz ja widzę drogowskaz do Beacona, który się nazywa TFHI. Jest 7,5 km ode mnie. Weź Space Pod, jeżeli jeszcze nie wybrałeś, bo widzę stream z opóźnieniem. Space Pod, tak. Wybrałem. Dobrze. Wybrałem Space Pod. Gra myśli. Mam do toalety, nalewam sobie herbaty, przepraszam za ten dźwięk. Okej, jestem w Deep Space'ie, takim totalnym Deep Space'ie. Doskonale. Mam wrażenie, że coś będzie mnie atakować, bo mam cele na czerwono. Czy ty jesteś w kosmosie, czy jesteś na planecie jakiejś? Nie, ja jestem na planecie. Dlaczego ty masz jakiś lock target? Co tu się dzieje? Jakby... Mam wrażenie, że coś do mnie strzela. Tak, strzelają do mnie! Co tu się dzieje, Boże? Paweł, coś mi odpalić. Ja ci mówiłem. Mówiłem ci, żeby Overcooked odpalić, nie? I died. Dlaczego wjechał w ciebie jakiś kosmiczny Wally? Hold to recharge and heal. Nie wiem, co to się dzieje. Nie mogę wyjść, bo oni mnie mordują. Pomóż mi! Ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś.
Znalazłem szczątki swojego ciała. Gratuluję. Co tu się dzieje? To ja zdaję sobie sprawę, że ten stream jest dla odbiorców bardzo atrakcyjny. Przepraszam za to. Ty, ale powiem ci tak, jak nie jak wyleciałem ze statku i nie włączę jetpacka, to lecę w dół. Znaczy, lecę spadasz w jakimś... Spadasz w kosmosie. Tak. I umarłem. Czy jest pod tobą jakiś obiekt, który rzeczywiście mógłby wywoływać grawitację albo coś, czy... Otóż nie. Aha. Czyli kosmiczne natomiast promieniowanie tła to robi. Jezu Chryste, jestem otoczony wrogimi statkami i tak się gra zaczyna. I tak mi każe sobie radzić. Jest raz... Jest dużo statków wokół mnie i ogólnie mój statek płonie, a ja mam sobie poradzić. You have been promoted to administrator, you've been demoted, you've been space master, administrator. Your health is low, umarłeś. Przyznałem ci wyższą rangę z menu lobby, dostałeś 4 gwiazdki, więcej nie można, ale nie wiem. Czekaj, jak spróbuję zrobić invite teraz jeszcze raz, to co się stanie? Wysłałem ci invite'a do gry, w której już jesteś, może to zadziała? A weź ten per tam drop pod, może to. Za późno, bo jakby zaakceptowałem to twoje i nagle wszystko zniknęło. One of you needs to set a medical bay to share with all and the other needs to suicide, hit backspace. Then you will have option to spawn into the shared medical bay. Czy ja muszę pójść po klawiaturę i ją podłączyć? Jakby nie rozumiem, no. Czekaj, jest jakaś planeta. Dobrze. Ja chyba spadam. Natomiast mam wrażenie, że... Albo dodajcie się do frakcji. Bardzo niski próg wejścia, czuję się inkluzywny, zinkluzywnowany, nie wiem. Ląduję na jakiejś planecie. Dobrze, to ja też jestem chyba na tej planecie. Natomiast... Bo tobie się pojawił respawn pod, tam widziałem, że na UI-u masz, który jest od ciebie 1886 km. To mogę być ja. Znalazłem nikiel. Gratuluję. Jaki masz w ogóle bardzo ładny kolor twojego kosmicznego suta, w sensie skafandra. Faktycznie, respawn pod, myślisz, że tam jesteś te 2000 km ode mnie? Nie mam pojęcia. Tak, graby aż taka... Dobra, factions. Create factions zrobię. No nie, bo to jest respawn pod w kosmosie, to nie mogę być ja w takim razie. Create faction. Tag. Dobrze. What? Space Pirates. Undiscovered. The first heavy industry. Czekaj. Frakcja może mieć tylko 3 literki, więc nazwiemy ją what? Name. Okay. A bo to jest tag. Name to jest. Name to jest ty. Public info. Podoba private mi się. Info. Okay. Your faction must have at least four... Mhm. Dobrze. O, achievementa dostałem. O panie. Add NPC. Ale jak dodać nie NPC? Mam wrażenie, że to jest gra, która została zaprojektowana z myślą o klawiaturze i myszy. Takie jak czekaj, tak, bo... coś takie mam. Kiko mówi, żebym daje accept everyone. I teraz szukam, gdzie to mam na ekranie. Tu jest accept, tak. Accept peace. Też. Zadeklaruj wojnę. Zrób to. Do it. Public info. Name undiscovered. I teraz Spike dołącz do... 444. Widzę. I jak mogę zjoinować? Nie. Edit, accept. Join. Tak. Widzę cię, member.
Fajnie, że widzisz mnie jako członka, no ale jakby... Jesteś liderem. Dlaczego? I teraz jest nam jakiś NPC jeszcze. Tak, dodałem NPC-a jeszcze. Co tu się dzieje? Per parówka, progress? Jak teraz mamy się znaleźć? I teraz, bo parówka nas kieruje jakąś technologią. Z bardzo dużym opóźnieniem przy okazji jeszcze. Znaczy, to broń Boże, nie jest zarzut. Ja jestem bardzo wdzięczny, że to robisz. To jest ła, antena. Czy coś tu... Paweł, obiecałeś mi bycie kosmicznym inżynierem, tymczasem jestem jakimś człowiekiem z QA'a. Znowu. Ja mogę... Ja nie mogę. Ty jesteś w ogóle na jakiejś pustyni, ja jestem w zupełnie innym biomie. Natomiast jako lider mam opcję tego, żeby ciebie jako foundera wykopać. No to teraz tak jak Kiko pisał... Otwórz panel medyczny w swoim podzie, udostępnij do frakcji, niech Spike się zabije i odrodzi w podzie. What the fuck? Open inwertory. Czekaj, open terminal. Client saving is disabling this server. Czekaj, survival kit. Control panel. Otwórz panel medyczny w swoim podzie. Panel medyczny, to jest produkcja. To jest komunikat, ja nie widzę panelu medycznego. Moja postać znowu wyciągnęła rękę przed siebie. Nie jest dobrze. Komsy. To bardzo doskonałe doświadczenie, które w ogóle nie jest konfundujące. Czekaj, widzę jakiś drugi respawn pod, który jest 12 km ode mnie. To możesz być ty. Teraz moja postać pokazuje kciuk w górę, a teraz tańczy. Czekaj, co to jest? Co to jest? To inventory of the O2H2 generator. To jest generator. To jest pasąg. Wyciągnąłem wiertło i wiercę dziurę w moim statku, ale nie wiem, czy to cokolwiek daje. Jakby to... Open inventory. No, interior nie. Light. Tu jest baterii. Biegnij może do końca streama, dobiegniesz. No spoko. Przytrzymaj LT, żeby szybko kopać tunele. Próbuję. Ale nic mi to nie daje. Rzekłbym, że jest to trochę misleading. Active contract. A teraz mi UI znikł. Create blueprint. I nic się nie wydarzyło. Aha, tutaj mogę czat włączyć, ale ja nie chcę włączać czatu. Open admin menu, open screen help, blueprint screen, o. Nie mam żadnych blueprintów. Masz z tyłu survival kit, otwórz go i udostępnij dla frakcji. Masz z tyłu... Teraz, gdzie jest przód? Czekaj, to bo jest... ja mogę zrobić respawn. Znalazłem opcję respawnu. To jest tył. Dobra. LB, RB plus to, żeby... A nie, to open inventory of survival kit. Jest, otwieram inventory of survival kit. Jest, otwarte. I udostępnij dla frakcji. Jest taka active filter. Właśnie jadę na własnym ciele jak na deskorolce. Wejdź w control panel. Dobra, jejku. Wejdź w control panel, tak. I teraz...
content. Nie. Use to spawn name. Share block. No share. Share with my faction. Ale nie mogę. Jest, mogę dać w dół. Dobra, jest. Share with my faction. Jest, udało się. Me, transfer to. Ty, transfer to. I co, ja mam się teraz zabić? Czekaj. Access denied. Aha. No dobra, weź teraz ten. Weź sobie palnij jakoś w głowę czy coś. Znaczy, no jest opcja respawn, wiesz, znalazłem ją po prostu. Oddałem Spike'owi, oddałem ci, ale teraz... Dobra, weź... Weź mam, coś, mam się zabić? Tak. Znaczy, w grze. No tak. Do you wish to respawn? Yes. Oh, moja postać jestem, umarła. I... Jestem w ogóle access denied. O, teraz już nie... Nie, okej, okay, dobra. Nie, zrespawnowałem się koło swojego starego ciała i mogę znowu na nim jechać jak na deskorolce. Jest wspaniale. Round, round, get around. A ja oddałem ci mojego, twojego survival poda, więc nie możesz teraz, znaczy nie mogę się teraz do niego dostać, więc znajdź survival poda. Tak. Coś respawn szumi nagle wokół mnie. Oh shit, co tu się dzieje? Czy to jest tornado, które co właśnie na mnie leci? Bo ja nie mogę się schować teraz. Oh wow. Idzie na mnie tornado, więc tak, jak masz swojego poda, nie? Tak. Widzisz, gdzie masz fotel? Tak. Jakbym przestał mówić, to znaczy, że pochłonęło mnie tornado. To teraz okay. Obejdź go 180 stopni z tyłu. No to dlaczego? Już obszedłem, żeby znaleźć ten fotel, no dobrze. I tam z tyłu jest open inventory to survive, of survival kit. Tak. Wejdź tam w control panel. Tak. I tam gdzieś po prawej stronie masz coś tam share. Share block. I tam jest share dla wszystkich we frakcji. Share with faction, tak, mam. Dobra, ja teraz idę sobie w to tornado. I co, to już wystarczy, jak teraz wziąłem share with my faction, to już jest spoko? Halo? Jestem w tornadzie, Dabry? Nie przeszkadzaj. A przepraszam. Mogę ci oddać mojego respawn poda. Are you sure you want to change owner to Psaweł? Tak. Nie! Jesteś właścicielem za późno. Nie, właściwie chodzi o to, żebyś nie dawał mi tego ownera. Za późno już. O, jesteś. Jej! Udało się. Teraz możesz mi oddać mojego respawn poda. Czekaj, czemu access denied? A, bo jest twój, okej. Dobra, control panel i teraz... Transfer to... Rebel. I teraz ja jestem access denied. Okej. Okay. To ja wsiadam i lecę stąd. Nara. Nie, znaczy, nie, 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 nie. Nie można. A czemu ty możesz wsiąść do mojego? No bo gdzie jest pana prawo jazdy? Ma pan dowód rejestracyjny? Jak, chwileczkę. Posiedzieć sobie mogę, tylko tak powiedzieć, jak tu ciepło. Puścić ci bąka mogę w Object fotel. Object is being used by someone else. Używasz mojego obiektu. Dobra, i teraz... Co mamy dobrze, zrobić? Znaleźliśmy się. Co robimy w tej grze, Paweł? Czy mogę cię przypalić? Nie wiem. Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Jak to... A! Coś tu zrobił najlepszego. Ci zaraz dam wiekło, typie. Co tu się dzieje? Dlaczego jakby mogę odsłonić, mogę otworzyć zasłonę hełmu, ale to nic nie zmienia, jakby mam spawarkę. Ona ci coś robi? Ty wiercisz we mnie dziurę, mam 40 życia, typie! Czy mogę... Open admin menu, jakby...
Available only create. No powiem ci, solidna konstrukcja. Nie wiem, co tu się dzieje. Czy ty zepsułeś mój statek, bo ja miałem odpalone menu? Nie. Okej. On tak dymił już wcześniej. A u mnie nie dymi. A nie, dymi. Co w tej grze się w ogóle... No, może przeczytajmy, co tam jest napisane. My name is Goodbot. No, zniknęło. Zarąbiście! No i co? Weź mi idź z tą szlifierką kątową, typie. Ty, ale... Czekaj, to mogę zmienić kamerę. Nie chcę wyłączać UI-a, na miły Bóg. A bo tu kamerę w ogóle można oddalić, o Boże, jaki game changer. Dosłownie. Patrz, moja postać dla ciebie tańczy. Jest wspaniale. Nie wyłączaj UI-a, no w tym paku nie mogę wyłączyć HUD-a, nie widzę, co robię. Czy możesz przestać wiercić w moim samochodzie? Czy ty mi kradniesz komponenty? Słuchaj, ja nie po to żyję na targówku, żeby w grze jeszcze mieć targówek. Typie, odwal się i przestań zabierać mi koła. Zobaczcie, teraz możesz nim odlecieć, bo jestem w sumie nim nigdy nie można było odlecieć. A! To jest tylko pod taki do spadnięcia. Dlaczego ty mi robisz wersję superledera? Co to ma znaczyć? Super. Ja myślę, że tak właśnie Porsche projektuje swoje sportowe wersje samochodów. Czekaj. Potrzebuję construction comp w 15 egzemplarzach, żeby zbudować siedzenie pasażera. Unknown technology, you have to research it first. No tak, zabij mnie, no. Weź, powiedz jeszcze we mnie, drill me. Psaweł, na czym gracie? Na Xboxie gramy. O matko, jak się popłakałem. Gramy na Xboxie, ale to wygląda, jakby to był Xbox One co najmniej. Oh. Boże, mam artefakty na ekranie, gra mi się crashuje. No, musiałem oczy przetrzeć, bo po prostu już nic nie widziałem. To jest gra roku. Jest fantastyczna. Ej, mam czarne kwadraty na ekranie i framerate mi się posypał tak, że... Co tu się dzieje? Dlaczego mam artefakty graficzne? No bo Stawę, to... coś ty zrobił z moją konsolą. No bo to się restartuje prosto. Zabijesz mnie. Your health is pretty critical. Ah! You were killed in an industrial accident. Ej. Ja jestem teraz przy twoim podzie. Ty zaraziłeś mnie teraz. Jak ja to przy jestem moim? Teraz przy No, przy tym drugim. Nie! Przecież to jest twój. No nie, ten jest mój, no. Czy ja teraz muszę ci... Jak ja teraz mogę ci oddać? Czekaj, transfer tu. Ja nie chcę dodawać żadnego NPC-ta. Jakby... Turn with my faction, tak. Dlaczego tutaj można wybrać, czy ktoś ma być topem, czy bottomem? A to nie o to chodzi, dobra, nie ważne. Jesteś 13 km ode mnie. Dlaczego dalej kroisz mój statek? Widzę na streamie, co robisz. A, bo ty widzisz na streamie. Czyli teraz ja muszę się ten... Harajuku, żeby do ciebie dotrzeć, tak? Nie wiem, co ty teraz mówisz. Nie, no bo ja ci nie oddałem ownershipa tego poda. On jest dalej mój. Ale mogę zrobić... Nie chcę dodawać NPC, tak bamać. Teraz ci oddałem. Nie, nie oddajesz. Szerujesz go po prostu. No to mam share with my faction już ustawione. No to... Lecę do ciebie. Jak ty w ogóle latasz?
No, odpalam ten swój backpack. Ale jak? No, najpierw Y-kiem, a później dopalaczem A. A patrz, to nie wiedziałem. Przestań kroić drugi statek. Nie, nie kroję go, ja patrzę, gdzie ty jesteś. W dupie. Ty, ale tak naprawdę to... Na czym polega ta gra? Nie mam pojęcia. Gdzie ty poszedłeś już? O, hello engineer, my name is Goodbot. I am AI teacher that helps you offering direction. Let me get you started. Ja jestem, spójrz do góry, to mnie zobaczysz, no. O Jezu, co się z tobą stało? Odpaliłem jetpack. Aha, tylko pamiętaj, że paliwo się w nim kończy. A gdzie jest wskaźnik paliwa? To ja jednak poczekam i popatrzę. Nie no, pięknie sobie radzisz. Press R to open radial menu, navigate to menu and choose help option. O, patrz. Navigate to menu and choose help option. Open blueprint. Ale ja nie potrzebuję pomocy. Respawn, open player screen, open chat, open admin, open help screen. Więc żeby iść do przodu, trzeba nacisnąć W. To bardzo pomocne na Xboxie. A jak chcę tutoriale, to one się otwierają... Przeglądarce. Na YouTubie, w przeglądarce! Żartujesz sobie ze mnie, ja to wrzuciłem od tak. Nie, właśnie się miecz odpalił! Boże... 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 Wow. Rzeczy, których się dzisiaj nie spodziewałem. Wow. Jakby... Changing your point of view can be useful in many situations. RB plus góra. Czy changing my point of view się przyda, jak skoczę w przepaść, ponieważ to jest jakiś dramat? RB plus góra. A to już wiem, to ja już znalazłem, już jestem z trzeciej osoby. Powiem ci więcej, jak naciśniesz obydwa bumpery i wtedy wychylisz prawego analoga, znaczy lewego analoga do tyłu i do przodu, to możesz zoom sobie zmieniać. Holy shit! No. Możesz z tego zrobić SimCity efektywnie. Wow. Jestem mrówką. Wspaniale. You start in a small drop pod containing the most important accessories. The pod is equipped with O2H2 generator to produce hydrogen and oxygen and survival kit for health and energy. Okay. The survival kit is powered. If powered, will let you respawn, regenerate your health and energy, as it is capable of producing small amounts of ingots from stone, coś tam. The first thing to do is gather stone using your hand drill equipped. Equip your drill, find stone. Szukamy kamienia. Daj kamienia. To wszystko jest znowu artefakty mam, znowu się sypie na łeb, na szyję. Boże. Zniknęły mi tekstury ziemi. Ziemia jest pokryta ropą. Zaraz Amerykanie przylecą. Teraz się świeci na zielono. Panie. Jaki kwas został spożyty przez twórców tej gry? Bo LSD to nie było. To tu się od Janie Pawla. Mam teraz duże czarne kwadraty, które mrugają na zielono na ekranie. Czuję się jak uczestnik jakiegoś rządowego programu. No ja też znalazłem kamień, a nie zniknął jak podbiegłem bliżej. Znalazłem drzewa. Jak próbowałem uciąć drzewo, to zaczęło świecić. Paweł, boję się. Jest dobrze, robimy postęp. W
Moja gra ma bad tripa. To nie patrz, co się dzieje na streamie. Ty jesteś w jakiejś jaskini? Tak. Wykopałem se ją. Jak? No, korzystając z opcji, które mówi mi good bot. Panie, wiesz, ja kamienia mam? Nie działają. Jestem w drzewie. O, teraz mam jeszcze, nie dość, że zielone, to jeszcze też magentowe kwadraty. Jest fantastycznie. Ale może to jest taki efekt, może to taka jest choroba morska. Ale mam wysoki poziom health'a. Niski no. Performance za to. No, chyba tyle kamienia wystarczy. Zobaczymy, co gra jeszcze będzie chciała. Dobra, toggle jetpack with Y. To akurat wiem. A plus B to fly up and down. Można strafować, to też wiem. I można się rolkować. Uiii. A nie, LB. Uiii. Turning off dampeners while flying allow you to move without slowing down when you coś tam, switch between modes LB plus Y. Dampers off. Fuck! Dobra, prawie umarłem. This is my definition of flying! Gdzie ty jesteś? Czemu mi nie pomagasz? Nie wiem. Tornado do mnie idzie. Będę wymiotować, nie rób tak. Ja nie wiem, a co ja zrobiłem takiego? Co ja zrobiłem, Kiko, że ty wymiotujesz, poza tym, że ta gra jest wspaniała? Wspaniała. Masz bardzo ciekawe... A, zacząłem się obracać w powietrzu, okej, dobra. Mam ochotę krzyczeć w ekran, jak wtedy, gdy Kubar z Questem przez 3 odcinki nie wiedzą, co robić. Dobra. Horde RT to break down stone. Naciśnij X, żeby podnieść. I tutaj, żeby digować. Dobra, wszystko jest. Your hydrogen level is low. Hydrogen is produced from ice. You can refill bottles and generator or resupply. Refill your hydrogen. Jak? Ja tu wsiadam. Pomóż mi! Bo oni nie tłumaczą, jak refill hydrogen. Nie wiem. Wysłałem ci wiadomość, możesz ją otworzyć. Zobaczysz fantastyczne rzeczy. Co? No na Xboxie wysłałem ci wiadomość przez wiadomości. Możesz ją otworzyć na streamie i zobaczysz wtedy, jak gra wygląda u mnie. O ile dostałeś już tą wiadomość, bo to Xbox, więc nie wiem. Element, który szukasz, nie został znaleziony. Aha. Natomiast jest pan spinacz w podglądzie. A nie, to wspaniale. Wygląda na to, że piszesz CV. Dobra, jak... O! Tu coś było? Czy ty rozmontowujesz kolejny statek? Nie, uczę się, jak w to grać. Jest, dobra, hydrogen... Tu masz na boku, możesz hydrogena sobie uzupełnić. I think you are smarter than my maker. Czemu? Ja wszedłem teraz do środka statku. Nie, okej, okay, wyszedłem. No, u mnie tak. No czekaj, open terminal. Gdzie ten hydrogen niby jest? Tutaj na rogu jest taki mały wyświetlacz. Taki niebieski. I jak do niego podejdziesz, to wtedy... No. Many blocks like doors, buttons, panels, consoles, medical rooms, inventories and cockpits support various different actions. Press X to activate the highlighted block. Jaki blok jest highlighted?
Nie wiem, ja mam wiertło w dłoni. Please to go to highlighted menu. Ty, bo dostałeś informację od Pajkoka, że masz otworzyć survival kit i wsadzić tam kamienie. A, okej, okay, dobra. To survival kit to wiem, gdzie jest. Jest tutaj. Tu jest inventory. I mam tam kamienie włożyć, tak? Hold LB to transfer 100. Hold RB. Nie. Nie działa. Hold LB to... Dowiedziałem się właśnie, że jak naciśniesz F5, to jest quick load. Bardzo się cieszę. Tylko pójdę po klawiaturę. Report issue. Your game is shit. Przepraszam. Dobra. Ta misja jest zrobiona. Ile ty misji już zrobiłeś? Żadnej. Czemu? Nie wiem. Teraz powinno zacząć to przerabiać na surowce, tylko czemu nie działa? Jezu... Boże... Pisze parówka. Ale co, zaraz spadam, albowiem mój Uber zwany moją Sis już jedzie. Spoko, Maślana, dzięki za odwiedziny. Spike, co teraz robimy, bo jest burza pieskowa i ja nic nie widzę i nic nie słyszę. Ja właśnie patrzę się w stronę słońca i jest bardzo ładna flara jak u J.J. Abramsa. To jest Nikiel jedyne znalazłem. Ładne, co widziałem w tej grze. Co znalazłeś? Nikiel. A zrozumiałem likier i przed chwilą byłem naprawdę podjarany. Chodź, chociaż się tutaj dokupiemy. Ja, ale gdzie ty jesteś? A, okej. Okay. Widzę cię. Dobra, 32 metry. Czemu moja postać odmawia poruszania się? To dlatego, Nikiel że na razie pieskowa? Zostaw, mówi. Parówka mówi, żebyśmy Nikiel zostawili, słuchaj. Ale ja lubię Nikiel i Kadm. No to you can gdzie drag iść? Items out of inventory to drop them again. Świetnie, moja postać kucnęła i nie jest w stanie wstać. Okej, już wstała. Drop item. Ale dropnąłem ci kamienia, patrz. No i co ja mam z nim zrobić? Wpadł ci pod statek. Podnieś kamień. Podniosłem kamienia. No i kurde, no zobacz. Gramy zaledwie godzinę, a ile już udało nam się zrobić? Czekamy teraz na kolejne misje od bota. Otwórz survival kit, sprawdźmy czemu nie przerabia przedmiotów. Dobrze. Let's get you started on basics of movement. Don't forget to stay on the ground. To jest survival kit, inventory? Czy control panel? Wiesz co, trzeba było odpalić Paral Worlda. Nie. Rozgryzienie. Mamy jeszcze godzinę. Rozgryziemy tą grę. Nie poddawaj się tak łatwo. Nie na tym polega życie. LB plus... No dobra. Kończę tutorial. Aha. Aha. Boże. Small cargo container. To jest survival kit. Toggle show block. Już wiem, dobra, już ma odpowiedź. Wejdź w production. Wejdź w production, tutaj. Nic nie mogę produkować. Ammo, weapons, tools, equipment, components. Ingloty mogę robić z kamienia. Taka marka kosmetyczna jest inglot. To ja słyszałem. O, to mówi parówka. Dobra, add to kwewewewe. Ile tego potrzebujemy? Rób to, dobra, dodaję... 1000.
Znowu mi się gra psuje i mam artefakty na ekranie. Robisz ile możesz. Hold RB to Q. Dobra, zleciłem teraz, żeby zbudował tego 12 tysięcy. Ale co ty budujesz? Nie wiem, parówka pisze na czacie, że mam robić ile mogę, no to klikam. 55 tysięcy póki co zleciłem. To jest gorsze niż Twitch grający w Pokémony. Jesteśmy zgubieni. Nie jesteśmy zgubieni. Mamy support. No i teraz masz w ekwipunku, kitu, podstawowe surowce. Z nich możesz robić podstawowe komponenty. Się będę musiał poddać jakiejś terapii. Press toggle HUD. Jaki toggle HUD? Press możesz sobie wyłączyć HUD-a, tak żebyś nic nie widział. Die quick actions. O! O! Zrobiła mi się jakaś czerwona łuna na ekranie. Jest bardzo wiele actions. Błędów w tej grze. O, nie wiem, co się dzieje. Paweł, czy u ciebie też się robi ciemno? Nie, u mnie właśnie się jasno zrobiło, bo burza przeszła. Aha. Dobra, odpaliłem latarkę. Ej, mam problem. Select toggle HUD. Mam problem, bo jestem w dziurze. No i teraz masz... Teraz bloki Paweł. Możemy budować. Ale ja jestem w dziurze. Wykopałem sobie grób. O matko weź... boska, gra mi kazała HUD-a wyłączyć i ja to zrobiłem. Jak teraz wrócić do tego? Dobra, znalazłem. RB, czekaj, teraz mam view znaleźć. Ty, tu jest spectator mode? Tak. Wow. Gdzie ty jesteś? Pod ziemią, tłumaczę ci, że wykopałem sobie grób, ale mnie nie słuchasz. No teraz już cię słucham. Gdzie, a tutaj, tak? No, pod ziemią. Widzę cię. Ale fajne jest to, że mogę w spectator mode absolutnie po prostu przejść przez każdą możliwą teksturę, tak. Nice. Dobry hitbox nie jest zły. Polecam na początek sprawdzić, co jest potrzebne do zbudowania paneli słonecznych, żeby postawić je na podzie. Bo na razie zasilanie to bateria. Nie, chwileczkę. Ty i one rozładują się po czasie. Polecam na początek sprawdzić. Gramy w to godzinę, to nie jest początek. Zamknij się, tylko pomóż mi budować panele słoneczne. Ja jestem górnikiem. Jakiego słowa użył dzisiaj Adek do określenia mieszkań górników? Zapomniałem. Że coś tam brudne szyby. To u mnie nie ma szyb. Computer, construction, display, grinder, interior plate, solar cell. Pamilot, a tu kółe. Mam solar cell. Familok. Przypomina to pyszasty. Powiedziałem przed chwilą, przecież ty głuchy jesteś. Jesteś za bardzo pochłonięty tą grą, żeby wiedzieć, co się dzieje dookoła ciebie. No tak, no słuchaj. No, chcę przetrwać. Ile tych paneli słonecznych potrzebuję? Ja myślałem, że terraformacja Marsa jest przewalona, ale widzę, że nie. Dobra, zrobię 5 paneli słonecznych na razie. Weź ten kamień, co zebrałeś, wrzuć do survival kita, żeby on dalej go przerabiał, bo mamy za mało kamienia. Ja dalej kopię głęboko w ziemi. Jestem zajęty. Rzucam wyzwanie Rosjanom. Ich ten odwiert, który był w kola, będzie gówno warty. Dobra, kopię widzę, się że... głębiej. Widzę, że zebrałeś cały kamień, więc nic tu po mnie. Idę stąd. Nie zebrałem kamienia, chyba że on się automatycznie zbiera. Albo się nie pozyskuje w momencie, kiedy kopiesz, no. Tu robisz komponenty. Jest osobne menu budowy i tam możesz sprawdzić, jakie komponenty, ile trzeba... Aha, okej, dobra. Czyli tak, tutaj wchodzę w inwentory. Tu jest produkcja, ale tutaj są komponenty, tak? A gdzie jest produkcja
Equipment, tools, weapons. To bardziej jako equipment. Chyba. Datapad, flare gun. Nie, to tutaj nie. Tools. Nie no, toolsy to są, to też nie. Weapons to też nie. Znalazłem kamień. Ale poza inwentory menu budowy. Wyjdź z panelu kitu, ok. Wyszedłem i teraz view, menu, blueprint actions, tutaj, new blueprint, nie, quick actions. Gdzie się robiło depozyt tych zasranych kamieni? Tutaj, tutaj podchodzisz, wchodzisz, naciskasz back, żeby otworzyć inwentory i przerzucasz... I przerzucasz te kamienie mu, żeby do produkcji. No dobrze. I teraz tak, nie inwentory, nie control panel, nie production. Split stack, transfer, tak. Helmet, kontrakty, select color tool. Nie no, bez sensu. A, o. Menu, dobra, trochę kamieni mam. Admin. Mam kamieni... Open blue screen. Blueprints, ale nie, to nie, bo parówko mówi, że to nie są blueprinty. Open progression tree. Respawn, open player screen, to tutaj nie ma. View, to jest tylko spectator mode i active contract. Przeniosłem kamienie, mamy teraz ich 650 kilo. Pięknie. Też się cieszę. Nie wiem, jak odpalić to menu budowy, cały czas się zastanawiam. Tutaj, dobra, landing gear. Solar panel, jest. Confirm. Oh, snap! Dobra, teraz jak go obrócić, żeby on nie był taki... Jest, dobrze. Nie wiem, co tu się dzieje. Najedź nim na poda, powinien sam się przełączyć na małe bloki. Rafał, czy ty zleciłeś produkcję 66 530 sztuk ziemi? Tak. Aha, no dobrze. Nie no, nie przełącza się na małe te panele solarne. Nie zabijaj mnie! Bo tutaj komponenty tak, bulletproof glass, construction, to tutaj teoretycznie wszystko mamy, co jest potrzebne. Pragnę powiedzieć, że ilość widzów na tym streamie spadła o połowę od jego początku. Może dlatego, że nieustannie jedyne co robisz, to marudzisz. Może dlatego, że odpaliłeś nakładkę na Excela zamiast gry. Widzę po liście potrzebnych komponentów, że się przełącza, ale... To nie. To tylko obraca. No nie, bo on po prostu próbuje na tym postawić, ale komponenty się nie zmieniają. Jeszcze raz. Solar panel. Refinery, survival kit, light armor. No nie, jest tylko jakby, jest jeden solar panel. You are hurt. No wiem, bo mnie znudzony człowiek zamordował. Nie wiem, co tu się dzieje. No bo jak zbuduję to tak przyczepione, to... Co on tam mówił przez chwilę? Respawn ship, it will get removed if you spawn a new one. A nie, no to nie, to nie o to chodzi.
Dobra, na razie nie mam pojęcia, jak to zrobić. Solar panel. Są dwa solar panele, tak? Jest jeszcze... Jak z tego zrezygnować? Są jakby dwa. Ale graficznie na podglądzie się różnią. Ale tutaj się już niczym nie różnią. Nic z tego nie rozumiem. Poza, którą przybiera twoja postać, jest kosmiczna, jakby... No bo to jest gra o kosmosie. Dopiero po tym, jak powiedziałem, to do mnie dotarło. You need steel plate to build solar panel. Przecież mamy... Mamy dwie steel plate'y. Tak to jest, jak pisze. Widzę, że to jest wersja dla małego statku, bo duży potrzebuje 5 lub 10 razy tyle komponentów. Jeśli próbujesz budować i najeżdżasz elementy na dany statek, to się automatycznie zmienia na wersję dla danego rozmiaru. Teraz potrzebujesz mieć chociaż podstawowe komponenty w kieszeni, by postawić podstawę na blok, a potem bierzesz resztę materiałów i używasz spawarki, by dokończyć budowę. Teraz potrzebujesz mieć... A, sprawy potrzebuje, co potrzebujesz, a nie co masz w kieszeni. A, okej, okay, czyli najpierw muszę... Czyli najpierw muszę mu zlecić te steel plate'y, żeby zrobił. Czy masz wszystko, co jest potrzebne do zlecenia steel plate'ów? Czekaj, szukam właśnie. Steel plate razy dwa. Dobra, steel plate jest zrobiony. Construction Bulletproof Glass razy 1. Display, Construction, Computer, Motor, Solar Cell. No nie, bo nie mamy czegoś takiego jak Bulletproof Glass. Zepsułem statek. Weź się teraz przełóż z ekwipunku do siebie. Dobry Boże. No nie reaguje na przełożenie. A bo to jest survival kit, tak? A ja muszę to przyłączyć na... Nie. W inventory, a nie w production. A, no tak. Dobra, oczywiście, że w inventory. Dobra. I teraz faktycznie jest na zielono, jak próbuję dołączyć do tego, tak? I rozumiem, że on może tak wystawać i to jest... Boże, to z tyłu mnie pojawiło. Mogę się zapytać tylko, po co budujesz te panele słoneczne? Żeby mieć zasilanie, bo na razie jedziemy na baterii, które w tym statku się skończy. I jak skończy się bateria, to mamy przesrane. Teraz staram się wyjść z tego menu, żeby nie mieć cały czas podglądu na ten panel, tylko chcę z powrotem wrócić do spawarki. Tylko nie wiem, jak to wyłączyć. No dobrze. Energy low. No dobra, i teraz wykorzystujemy te komponenty, które są. Ok, czyli dobudowałem dwa te, bo te dwa mieliśmy. Czyli brakuje nam teraz dwóch jeszcze solar serii, jednego komputera i cztery girdery. Ok, cztery girdery. Zaczynam powoli kumać. Więc tak, czy... Jeden komputer. Solar panele się właśnie skończyły robić, mamy 10. Cztery girdery, 2, 3, 4. Panie. Interior plate. Solar panele, dobra. To sobie przerzucam. No solar panele mamy. Tak, słyszałem, dlatego teraz idę
You need construction comp 1 to build. Ok, construction comp 1. Production. Construction comp. Tutaj jest. Inwentory. I ciap. Dobrze, i teraz tylko brakuje nam bulletproof glass. Ale to tak jak Pajkok pisał, że nie trzeba. To jest tylko, żeby były bardziej odporne na strzały i tak dalej. A, okej. Okay. A, bo tak jest, powyżej functional. Okej, okay, dobra, dobra. Czyli teraz już ten panel solarny zasila już nam tą... to ustrojstwo? No nie, nie zasila, no bo nie ma słońca. A. Zasila Jezusie. Jakieś światło. Jezusie Nazareński. Alright, patna. Myślę, że możesz na niego poświecić latarką, żeby wtedy zebrać energię, której potem użyjesz do naładowania latarki. Okej, okay, dobra. Świecę. To był żart. Wątpię, że to okay. Działało w ten sposób, bo się diody świecą na czerwono. No dobra, masz rację. Recharge and heal. Dobra, muszę się recharge'nąć i healnąć, ponieważ mnie zamordowałeś. To nie byłem ja. Byłem wtedy inną osobą. Suit energy low. Zaraz mi się skończy life support. No, no byłem w tym miejscu. Kumam, teraz są czerwone, bo światła jest brak. No to idealnie proste, jak akurat udało nam się zbudować, to... Dobra, dajcie światło, jestem ciekawy, czy to zadziała. Natomiast powinni tłumaczyć, co się dalej powinno budować, bo na przykład gra w ogóle nie wytłumaczyła, że powinienem teraz zbudować panele słoneczne, żeby zasilić statek. Ja rozumiem, że to jest jakby, że to ma sens, ale powinni chociaż to zbudować, no bo jak parówka mi to wytłumaczył, to zacząłem kumać, o co w tym chodzi i jakby, że muszę przerzucać rzeczy i tak dalej. Trzeba było mi... Ja nie miałem pojęcia, ja myślałem, że to jest nowa gra, bo to jakby wyskoczyło mi na Game Passie, jak se przechodziłem przez listę i wydawało mi się, że to jest jakaś nowość. Widzisz, jakbym wiedział, to bym zaprosił. Wydawało ci się, że będziemy mieli fan, co? Ja się dobrze bawię. Ile trwa tutaj noc? Nie wiem, ale zważywszy na to, że dzień trwał przez ponad godzinę, no to stary... Oh shit, czy można to jakoś czas przyspieszyć? Dobra, to ja chociaż kamienia trochę pozbieram. Nie zapraszam będę... do mojej dziury. Holy... Oh shit. Jesus. Masz panel admina na tym okrągłym menu. Nie masz tam opcji przyspieszenia czasu? Nie mam pojęcia, ale sprawdźmy. Które to jest to panel... okrągłe menu? Quick actions. Toggle dumpers. Menu. Jest admin menu. Admin tools. Enable creative mode tools. Show all players. Can use all terminals. Time of day offset. Time of day offset. Tylko nie mam myszki, żeby to przesunąć. Padem to przesuwasz. Dobra, ale co to jest zero? Przyspieszyłem, już jest dobrze. Tak? Okej. Okay. Jest światło na zewnątrz. Dobra, to chcę wyjść teraz stąd. I nawet są zielone diody, całe dwie. Nie wiem tylko co dalej z tym. Jej! Zbudowaliśmy panel solarny i zbiera energię! Ty zbudowałeś, ale co teraz z tą energią? Nie wiem. Mogę się teraz recharge'nąć tutaj? Szybko, zanim do nas dotrze, to bez sensu. Tak, mogę się teraz recharge'nąć. Nice! Nie wiem, co tu się dzieje. Jakby, kiedy obudziłem się dzisiaj rano, nie spodziewałem się, że... Ej, ale... Ja będę nam... Ale tak szczerze, no. Nie lubisz czasami odpalić jakiejś głupiej gry i rozkminiać, jak w nią grać? Bo okej, okay, nigdy do niej już nie wrócę, ale... Tak na rozkminę? Nie. Landing gear, a manek... Dobra, mamy landing gear, mamy solar panel.
Co tu jeszcze możemy? Refineries możemy zbudować. Rany boskie, ile ty już tutaj tych kamieni naprodukował i ich nie zebrałeś, typie? No bo zaraz powiedziałeś mi, że jest światło, więc chciałem zobaczyć. Podnieciłeś się światłem? Tak. Okay. Mnie gry jarają, ja lubię takie rzeczy. Armora mogę budować sobie, light armor. Po co ci armor, nikt do ciebie nie strzela. Survival kit. All in one factory to get space engine started, but it has limited refining and assembling skills. Always place to recharge. Ok. Speed machine, projector. Battery, solar panel. Trzeba się cieszyć z małych przyjemności, jak na przykład światło. No i przynajmniej Mr. Rackarol mnie rozumie. I bardzo, bardzo się cieszę, że mnie rozumie. Use grinder on any block. Ale ja nie chcę psuć teraz tego, co zbudowałem. Ale rozumiem, że taka jest misja, więc no tutaj... Okej. Okay. You made quick work of that. Grinder can be moved to... can be used to remove trees! No chyba nie. Chyba, że to nie jest tree. Dobra, wychodzę z tej dziury. Dobra, ale zrobiłbym jeszcze jeden panel solarny, żeby jestem zbierało nam... Iron Man. Ty, a może... A tu można jakoś magazynować tą energię? O, panie złoto. Landing gear, solar panel, solar refinery, survival kit, light armor, nie. Chyba... Pewnie jeszcze musisz do tego zbudować akumulator i do tego będzie ci nikiel potrzebny. No właśnie, patrz, refinery, survival kit. Czy na wzgórzu nie ma drzewa? Zaraz, zaraz zobaczymy, czekaj. Projektor. Czy na wzgórzu nie ma battery. A battery stores power and is able to distribute the high output of energy. Unknown technology. You have to research it first. Oh, fuck, damn it. Open progression tree. Wow! A! Pająk wyszedł z ziemi, pająk wyszedł z ziemi! Idzie do ciebie, uciekaj! Jesus, co tu się dzieje? No, czemu... mówię ci, że pająk wyszedł z ziemi, próbuję go palnikiem plazmowym pojechać, ale coś nie wychodzi. A! Zabijają mnie. Health is low. Umarłem. Opisze odbijanie Pawła. Moje zwłoki, nie. Open inventory of the backpack, tak. Wildlife ate you. Problem polega na tym... Czekaj, czy... Pytanie numer dwa. Czy one potrafią skakać? No, są białe? Bo stoję teraz na... Znaczy, karabina nie mam. Gdzie ty jesteś? No, jakby... Musiałeś kopać taki dół, tak? No, ale przecież co ja zrobiłem? Musiałeś być lepszy od ruskich. Privyat. No i teraz co? Mamy 6 ton kamieni, nie możemy w niego porzucać kamieniami. I wkopał się. I wykopał się. Szlifierką go podobno można pokonać. No właśnie nie, no bo próbowałem. I palnikiem też nie działa. No chodź, ty parszywa bestia. Zrób karabin w kicie, dobra? Nie, szlifierka na niego nie działa, no. Czy jestem w stanie tutaj sięgnąć do kita tego, tak, żeby nie schodzić na dół, a żeby... Nie, mój plecak. W tym plecaku są itemy. Dlaczego nie ma opcji transfer all? Kardemy. Uważaj, pająk za tobą. I przed tobą też. Wszędzie pająki. No, leć. Dobra. Kurde. A drillę może... próbowałeś go zdrillować?
Próbowałem, bo jak do ciebie podbiegły i cię atakowały, to się wszystkiego chwytałem, no. Okej, dobra. A tutaj jest survival kit. Dobra, tutaj jest survival kit. Teraz mogę do niego wejść, dobra. Jest super. Mogę wejść, jest production. Weapons. Z weapons możemy zrobić... Jest pistolet, można zrobić pistolet. Q pistolet. Weź dwa od razu. Tak, tak, robię dwa. Wchodzimy, jest... Jeden się już kończy robić. Jeszcze ammo do niego pewnie jest potrzebne. Ammo. Dobra, teraz inwentory. Tylko chcę zabrać jeden. Transfer items, deposit, left, right, sleep stack. No i wiedziałem, że zabiorę. Hold A. Jeden. No jeden. Dobra, zostawiłem ci. No rzeczywiście jest pistolet. No i no kurczę, no. No stary, no po prostu teraz już jesteśmy tutaj bohaterami swojego domu. Gdzie są te pająki? Jak cię w ogóle przełączyć na pistolet? A okej, okay, dobra, mam. D-pad w dół. Dobra. Teraz nie wyjdą. A patrz, mędy. O, spoń! Ale on, te pistolety nic im nie robią, jakby one mają w dupie to, że do nich strzela. No nie no, uciekł. No ale co z tego, że uciekł? Ja chcę go zabić. Co mi z tego, że uciekł? Potem wróci. W nocy pewnie. Ty no, ale to jest alien, to on potrzebuje, wiesz... Trochę musisz w niego tam wpakować, nie? Nieprawda. Był taki film z Davidem Duchownym, który się nazywał Ewolucja i tam do pokonania obcych trzeba było użyć szamponu Head & Shoulders. Jest dobrze, słuchaj. Dobra, ja bym chciał zbudować... Nie no, mogę zbudować... Menda parszywa. Your health is low. No wiem, że my health is low, no. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Jest pająk pod twoim podem. No i poszedł sobie. No ale co z tego, że sobie poszedł? Ja teraz nie mogę przestać celować. Ja uważaj, wychodzi widzimy. Pająk zaraz. Bo jest ta rzecz na ziemi tutaj, te pająki są. To tutaj to są... Za tobą! Faktycznie. Fajny ten Starfield. Mamy Starfield w domu. To są moje rzeczy. Nie, trup się ściele gęsto, no to ci mogę... Spawnujesz się na pająku. Na pająku się zespawnowałeś. Czekaj, szukam backpacka, w którym jest moja broń tutaj. Czy ta broń w ogóle coś im robi? Ona nic im nie robi, nie mają to w dupie. Teraz to pan mi wszedł na linię strzału, no jak w killerze. No halo, wyjdzie gruz, no. Out of ammo. Jestem w pająku, palę go palnikiem, on na to gdzieś. Czy to ten pająk ze spajką mnie straszy? Tak. Natomiast udało nam się, Kiko, zrobić panel solarny, udało nam się zrobić zasilanie, udało mi się nie, wyprodukować... Się udało. Udało się wyprodukować broń, tylko amunicja nie działa. Ammo. Bo to jest ammo? Nie, no normalnie pistol magazine. No nie wiem, stoję ze szlifierką wsadzoną w tego pająka i nic się nie dzieje. Nie mogę mu... Natomiast nie potrafimy nic im zrobić, jakby... Głupia gra. Dziury też w nich nie można wywiercić. Czemu pająki not dead? Kopać. Bo jakby to... Jakby one w ogóle nie reagowały na to, że... Cokolwiek się im robi, jakby ja strzelam no. Do typa point blank tak bardzo, że bardziej się nie da i jakby kule przez niego przelatują, bo widzę jeszcze sprite'y od kurzu, który za nim wzbudzają. Może on się popsuł i się zbagował, no jakby nie wiem. Burza piaskowa idzie w ogóle, a ja mam 11 życia.
I one stoją centralnie przy tym panelu, który był używany do tego, żeby się uzdrawiać, prawda? Oczywiście. Safe zones. Umarłem. Czekaj, bo tu jest dużo rzeczy. Economy. Change balance of player. Amount. Change. Dostałem achievement Millionaire Club, że dostałem milion kredytów. A, czyli zadziałało. Co jest? To był rzadki achievement za 40 gamer score'a. Paweł, coś ty narobił. Co ty? No tak, no. To czekaj, ja też chcę tego achievementa. Ej. Czyli chyba za dużo sobie wpisałem. Yeah! Co tu się dzieje? Dobra, ekonomia. Weather. Create lightning! Cheaters? A, okej. Okay. Match. Match is disabled. Patrzę, czy jest coś związane z tymi stworami. Czekaj. Safe zones? A, okej. Okay. Czyli to jest w ogóle zrobienie tego. Dobra, kumam. Myślisz, że one się tutaj faktycznie zbugowały i one po prostu... Nie wiem, nie mam pojęcia. Wchodzą i wychodzą? No ja chciałem sobie jeszcze zbudować jeden panel solarny jeszcze chciałem sobie zbudować. No i po co ci on? Albo chociaż chciałem sobie zbudować baterię, tylko baterii nie mogę zrobić, bo jesteśmy za daleko na drzewku rozwoju. Za daleko w sensie, że jesteśmy zbyt zaawansowani? Nie, właśnie jesteśmy w ogóle niezaawansowani. No i dobra. Czujesz jak mówią głupko. Control panel, you're not connected production, no dobrze, to ma sens. Solar panel. A, bo ja steel plate najpierw potrzebuję. No dobra, zapomniałem, że steel plate są potrzebne. Control panel. Production, steel plate. Tam chyba były dwa, nie? Potrzebne. Dobrze pamiętasz? Tak, dobra. Dobrze pamiętam, tak. Dobra, steel plate mamy. I teraz można doczepić. Unable to place. Nie powiem. Czego nie powiesz? Nie mogę ci powiedzieć. Dlaczego? Jest, dobra. I teraz... Jak wyjść z tego menu? O, dobra. Czemu jeden panel zrobiłeś w poziomie, a drugi w pionie? Bo nie umiałem inaczej. Okej. Okay. Tylko teraz spawa. Tak, you need construction comp. Dobra, potrzebuję construction compa. Ty go przyspawałeś przy panelu do... Możliwe. Możliwe, że to nam utrudni dalsze wykonywanie zadań. Panie Boże, wiem, że to nie ma, ale daj mi piłę. I teraz z inwentory muszę sobie to przesunąć. Ty czekaj, bo te jebane pająki wróciły znowu, przepraszam. Weapon is out of ammo, no świetnie. A nie, tutaj jest panel, dobra. Tam był generator. Tutaj sobie wrzucam. I budujemy dalej.
Teraz Girdera razy... Girdera razy 4. Mamy wszystko do niego? Czekaj, bo znowu te pająki jakby zaraz umrzesz. Girder... Razy 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Czy tutaj można... Open... Tak. Inventory. Ja dzisiaj na obiad mam tą samą pizzkę co wczoraj. W sensie ona mi myślę, że starczy spokojnie do poniedziałku. Ja teraz... jem mało. Wręcz muszę pamiętać o tym, żeby jeść. Można jakąś lepszą broń zrobić? Nie, nie można. Właśnie, gdzieś tu jest drzewko rozwoju, ale jeszcze nie odkryłem, jak można rozwijać to drzewko rozwoju, żeby zbudować coś lepszego. To pewnie jest w którymś z tych menu holistych. To your health is low, no dobra. No. Spajku, co masz na obiad? Nie mam obiadu. Jak, dzisiaj nic nie będziesz jadł? Nie myślałem o tym. Szukam drzewka rozwoju postaci, daj mi spokój. Dobrze. Jak szukasz czegoś do misji, to... Kiko niestety Spajku powiedział, daj mi spokój, więc daję mu spokój. Bo on teraz jest skupiony na misji. Co był broadcast? Muszę powiedzieć, jaki jest broadcast. A ja będę robił solar panele. Tam było 4 czy 8? Chyba 8. I teraz inwentory. No ale zobacz, sami praktycznie z lekką pomocą czatu rozpykaliśmy bardzo skomplikowaną grę. Jest progression tree, znalazłem. I tam co trzeba zrobić, żeby mieć lepsze bronie? Czekaj, bo mi się to drzewko nie chce otworzyć, no. Jest, okej, okay, dobra, weapons. Musisz nacisnąć LB i D-pad w lewo. I wtedy LB, się otwiera... LB, D-pad w lewo. A, okej, okay, dobra, widzę teraz. All blocked. Jakby tu jest... To nie, że tu jest tyle rzeczy, jakby... On się przełącza w jakiś dziwny sposób w ogóle. Okay. Dobra, block weapons. Character weapons. Add to builder planner. Ale... Jakby... To nie wygląda jak broń. Drzewko rozwoju rozwijacie budując rzeczy będące wcześniej na drzewku. Więc jak macie linię blok A, a potem B, a potem C, to najpierw musicie postawić, rozebrać blok A, aby dostać blok B. Czuję się, jakbym się zmagał z dusem, jakby... Co to jest? Ale nie, to już mamy, to po co mi to? Ja teraz chcę... Wyłącz to! Nie rozumiem tego, jakby tu jest w ogóle opcja search. Tak, ja bym chciał searchować i co teraz? Weapon! Weapon! Construction comp. Jeszcze jeden Enter. Jest potrzebny. I ja to przewidziałem. I ja to przewidziałem i jest construction comp. I co, zrobiłeś jeden dodatkowo przez przypadek, a teraz będziesz się flexował tak jakbyś po prostu odkrył Amerykę, no. Krzysztof Kolumb naszych czasów. Ale planet. Zobacz ile mamy teraz powera. Ile to koni mechanicznych? Mamy tyle mocy, że już więcej już w ogóle nie trzeba mieć. No Son Goku byłby zazdrosny, jestem pewien, natomiast no jakby gdzie tu jest broń? Light armor. No Boże, cheese or no cheese, no! Heavy armor, production and medical. A bo tego nie możemy zbudować. Jaki free placement mod? Dlaczego mi tu jakiś moduł wisi w powietrzu? Ja wcale nie chcę. Symbole. Wheels and weapons.
Warheads! Ty! Panie! Rocket Launchera możemy zrobić! Z jakiejś dupy moja postać postanowiła, że musi zbudować control panel, który teraz muszę gdzieś przytwierdzić. Jak się z tego wychodzi? Co tu się... Ty, ale dlaczego on mi nie chce zaakceptować? Bo mówi, że mogę zbudować Rocket Launchera, tak? No więc tego zbudować. Więc klikam mu... Ja chcę wyjść z tego menu. Confirm. A on tego nie akceptuje. Czemu on tego nie akceptuje? Nie wiem. W Elite Dangerous mogę zrobić wszystko, a tutaj po prostu jest chodzenie z jakąś wystawioną ręką. Co do... Coś skonstruowałem, właśnie spadło przed tobą. Co się dzieje? No, powiem ci, niezły gnat. Nawet ci go obudowałem. Zrobiliśmy light armor block. To jest podstawka sracza, no jakby, nawet pasuje rozmiarowo. I teraz nie mogę wyjść z tego menu, żeby budować, jakby... Ja nie chcę paintować larger area. Dobra, gdzieś tu... Czemu nie mogę zatwierdzić? Powiedz mi, czemu ja tego... Slow shooting, explosives, damage dealing... No tak, chcę rocket launchera zbudować. Jak ty w ogóle się dostałeś do tego menu, to jest moje pytanie teraz. Naciśnij lewą gałę. Nacisnąłem. I teraz przejdź sobie do... triggerami do... weaponsów. Jezusie, high tech, decoration, raz, dwa, trzy, nie mam weapon. Masz. Light armor, heavy armor, production, gas, trip essential, weapon, dobra, okej. Okay. No jest rocket launcher, no. Spike po tej rozgrywce już nikt nie będzie taki sam. Spokojnie, Spike'u, jeszcze tylko 45 minut. Ile? Psaf, musisz mieć to, co jest po prawej stronie, chyba, żeby to zbudować. Nie, nie, to są jakby... wcześniej było tak, że jak chciałem zbudować na przykład solar panel, nie? I dawałem confirm, to mi robił jego podgląd. I najpierw musisz umiejscowić, gdzie go chcesz zbudować, a później jakby z pawarką dorzucasz te elementy z inwentory. A tutaj budujesz jeden przedmiot. A. Czyli myślisz, że od razu składniki muszę na niego mieć? Że nie buduję jakby budynku, tylko buduję przedmiot. No dobra, steel plate razy 4, construction comp razy 2, metal grid, large steel tube, motor computer. Nie wiem, czy my to możemy budować, być może... Nie możemy tego budować, bo nie jesteśmy zbyt zaawansowani, żeby to zbudować. Potrzebuję steel plate'a, zrób steel plate'a. Nie ma problemu, już ci robię steel plate'a. Ile? Jeden. Jest. Ja go mam, czy ja go nie mam? Nie, no musisz go wyciągnąć sobie z survival kit'a, z inventory. Z dupy go sobie. Ja po prostu zrobię wszystkiego po 10. I będzie na zapas. I znowu tej pająki. Mam 1 HP. I teraz tutaj przychodzę sobie do... Zabrałeś co potrzebujesz? Nie. Czemu? Bo nie byłem w stanie, bo mnie pająk zaatakował. Nie no, weź sobie po prostu spokojnie to kliknij. No już wziąłem, no. No i znowu umarłem. Nie, jeszcze nie. Ale mam mało życia. Dobra, ale... kamień się chyba skończył. Jest za mało kamienia chyba, żeby... Mieliśmy 6 ton, coś ty z nim zrobił? Rzeczy? No ja wiem, że your health is low, no. Production. No ale przecież mam steel plate. Missing items.
No, skończył się kamień. Ale gdzie chcesz umiejscowić wyrzutnię rakiet? No, nie wiem, myślałem, że ona jest taka, ten, naziemna. Takie przynajmniej było moje... Nie to. Ta gra mogła być fajna, gdyby wszystko utłumaczyła. To prawda, jakby... Czuję koncepcję. Taki jest jeden rocket launcher, który możemy zbudować. No. Do fajerwerków. Ty żartujesz. Nie, mówię poważnie. Jedyny, który nie wymaga od nas researchu, to jest a launcher for signaling or putting up a spectacle. Nie, cała nie kupuj. Jutro, Kiko, unknown. My zagramy sobie w Planet Craftera. Nie będziemy powtarzać tych samych gierek. Zakładam, że po prostu to urządzenie, Survival Kit, jest zbyt ograniczone, żeby budować bardziej zaawansowane rzeczy. I to jest problem. No i on teraz przerabia rzeczy. Czy robimy nową planetę, czy mam wejść do... Nie, to sobie ustalimy na spokojnie, jakby to... Możemy moją odwiedzić, możemy później twoją odwiedzić, później możemy sobie zacząć nową. To wiesz, mamy 2 godziny na ludzie, możemy robić. No dobra, no przez te 2 godziny i tak udało się nam sporo zrobić. Ja jestem dumny z tego, co udało nam się uzyskać. Teraz zrobimy sobie 2 godzinki przerwy. I wracamy o 18:00 ze streamkiem z Kubarem, Muradinem i Okularkiem i zagramy sobie w SnowRunnera. Gry, której już bardzo dawno nie było. Ja bardzo chciałem, żeby to było Expeditions, ale niestety jeszcze koop nie jest dostępny. Kiko pisze, jestem dumny z tego, co udało ci się nam uzyskać. PTSD u Spike'a. Ja Spike'a jeszcze kiedyś przekonam, żebyśmy w to zagrali. Teraz polecę tak wysoko, jak mogę i znowu się zabiję. I tym optymistycznym akcentem, aż mi zniknął z ekranu. A dopiero mam 75%, jeszcze mi zostało baterii. U, tam coś jest w kosmosie. Jednak się. No tak. Także Spajku, dziękuję ci serdecznie, że podjęłeś się mimo wszystko tego wyzwania, żeby spróbować powalczyć jakąś nową grą, z jakimś nowym doświadczeniem, z jakimś nowym wyzwaniem, z pełną energią, z gracją, z motywacją, że ci się udało, że wytrwałeś. Jesteś bardzo dzielny, jestem z ciebie naprawdę bardzo dumny. Bardzo się cieszę, osiągnąłem właśnie 110 metrów na sekundę przyspieszenia. Ty jeszcze lecisz w ten kosmos? Tak, dalej lecę w ten kosmos. Skąd ty masz tyle baterii power w tym? No przed chwilą mnie zabili, więc mam full. Znaczy już nie, bo teraz mam 17%, 15%. Okay, daj mi, zobaczymy co się stanie, jak mi się skończy. 10, 8, 6, 4, 1. Pytanie, czy spadniesz w tym samym miejscu? Właśnie cię zastanawiam. Dobrze, to ja w tym czasie tylko powiem, ale że... Ale czekaj, bo to jest fascynujące. Jakby moja prędkość... Ja już jestem w stanie nieważkości powoli. Jakby ja widzę już planetę. Poczekajmy jeszcze chwilę, bo jestem też ciekawy, czy spadnę w tym samym miejscu, czy nie. Zaczynam spadać. Przyspieszam. 20 metrów na sekundę. Kurde. 40. Mogłem odpalić ten tryb spektatora, ale teraz się boję, 60. że go nie znajdę. Czy widzimy Spike'a? 80. Nie widzimy. 100. 110. Licznik się kończy na 110 metrach na sekundę, ale ja cały czas lecę w dół. 6,5 km mi zostało. 6. 5,5.
No, jest wysoko, nie? I to nie jest 1,50 m. zaraz będę. 4 km. Dalej cię nie widzę. No, co mogę powiedzieć? Spokojnie, już tylko 3 i 3. Widzisz jakieś znaczniki? Tak, ja widzę. Tak, widzę. Widzę dwa z Friendly Signals, Respawn Pod i Psaweł. I właśnie lecę centralnie na ciebie. Jakby... Jeszcze 2 km. Andrzeju, to uderzy. Może spadniesz akurat na tego pająka i go zabijesz? Nie wiem, nie mam pojęcia. 600 metrów. Spójrzcie w górę. Jesteś! Umarłem. Widziałem, jak twoje ciało odbija się od... A teraz tak bardzo ładnym slajdem zsuwasz się z krawędzi tego świata, żeby runąć gdzieś w przepaść, więc machamy wszyscy Spike'owi. Dziękujemy za stream. Bardzo ładnie poszło. Widzimy się za... Familiada. Widzimy się za 2 godzinki. Jak to pięknie Koris napisał zakończenie z przytupem. Dzięki serdeczne za 2 godzinki. Lecimy sobie ze SnowRunnerem. Bajo! Popatki.